Cześć drogi widzu, z tej strony Wilson, no i ponownie przyjdzie nam ratować Galaktykę z rąk złego Kuratora. A jak mówi przepowiednia, to właśnie my wyzwolimy Galaktykę. A jeśli nie widziałeś pierwszej części z ratowania Galaktyki, powyżej wyświetlić się film. I nadrób zaległości. A teraz ruszajmy dalej. Lecimy. Lądowanie na Indoorze przebiegło dla odmiany spokojnie i bez większych problemów. To my idziemy. Kreti, popilnujesz wajchadłowiec? Jakby co, stawiaj opór. Nasz zupełnie niepasywny członek ruchu oporu przypilnuje nasz statek kosmiczny, także ruszamy i nie boimy się, że z naszym statkiem kosmicznym coś się stanie. Reksio i komandor Kretes skierowali się ścieżką w kierunku pobliskiej wioski. Kreti Kretonen pozostał, aby przypilnować wajchadłowiec. Witamy! Witamy w wiosce Ciapciulepcich! To najwspanialsza wioska na całym Indoorze! Dużo lepsza od tej potwornej wioski Motykiuszów! Możemy sobie tylko czasem pogulgotać przez szczeliny między kamieniami w murze. No dobra, pogadajmy sobie z tymi Indoorami. A co się stało? Jestem Julita! Julita z Ciapciulepcich! Nieszczęśliwie zakochana w Romanie Motykiuszu! Musisz tak paplać. Ach, ta waśń rodowa, ten mur, który nas rozdziela. I jak tu kogoś kochać w takich warunkach? Możemy sobie tylko czasem pogulgotać przez szczeliny między kamieniami w murze. Może zdołamy jakoś pomóc? Może mogą. Zanieść ten list Romanowi, proszę. Niestety przez ten mur trzeba nadłożyć sporo drogi, aby dotrzeć do sąsiedniej wioski. Oczywiście wiecie, to są nawiązania do Romanii. Romania, ach Romanie, kochasz li mnie nad żywot? Zawsze kocha, chyba. Romanie. My, Ciapciulepci, żyjemy rządzą zemsty. Chodzi o naszych sąsiadów Motykiuszów, tfu! Nie o Kuratora. Dawno temu żyliśmy z nimi w zgodzie. W ogóle nie mogę sobie tego wyobrazić. Pewnego dnia pożyczyliśmy im pewien bardzo ważny przedmiot. Bardzo był dla nas ważny i cenny. A ci Motykiusze nigdy nam go nie zwrócili. Jeszcze upierali się, że oddali. No właśnie! To wybudowaliśmy mur i odtąd nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego! Nic, a nic! Dobra, jeszcze możemy sobie kliknąć, o tutaj, patrzcie, to... To nasza połowa totemu! Oczywiście ta lepsza połowa! Wznieśliśmy ten mur, aby odgrodzić się na dobre od Motykiuszów! Tych kradziejów! Jeszcze możemy sobie to dziwne ustrojstwo kliknąć. To jest generator pola siłowego! Postawiony przez kury Kuratora, aktualnego pana księżyca Indoor. Jeśli mogę spytać, nie przeszkadza wam to, że zostaliście podbici i zniewoleni przez Kuratora? Tak tylko pytam. Dopóki Motykiusze też są zniewoleni, zupełnie nam to nie przeszkadza. Dobra, lecimy. Reksio wyruszył na niebezpieczną wyprawę. Zostanę tu i będę pocieszał biedną Julitę. Dobra, tutaj mamy taką minigierkę śmieszną. Jak Reksio zbliża się do tych frędzli, to zrzuca je po prostu. O, musimy uważać te pajączki. O, zobaczcie, jak odsłaniamy te roślinności, to wyłania nam się na ścianie jakiś obrazek z napisem, co nie? Patrzcie, odsłoniliśmy cały napis. Potem pokazałem w formie testowej, jak to wygląda. Mamy napis jakiś Bumbedal i mamy rysunek, co nie? A teraz zobaczymy sobie, co dalej. Pójdźmy tutaj. Tutaj jakieś muszyska. O, mamy kolejne zioło. Coś tam. Mamy kolejną roślinkę. Dobra, o. Słuchajcie, ja już widzę tam na górze, że jest kolejna. Idziemy tam od razu. Uważajmy tylko na te osy, czy coś tam. O. No i dobra, mamy. O, patrzcie, to ten nasz Bumbedal, czy jak to tam się nazywało. Dobra, tutaj... O, patrzcie, druga wioska. To ten Roman zapewne. I sklęciem byłem, kiedy ojciec wyruszył, aby oddać im ten bardzo ważny przedmiot. A skoro ojciec powiedział, że idzie oddać, to go na pewno oddał. Tak, tutaj to jest na pewno Roman. No tutaj za bardzo Szekspirem zajeżdża. Niedziela. Dajmy mu ten list. List, że masz od Julity mojej, jakże mam ci dziękować. I otóż, kocha, powiedz Julicie, że ja też. Spróbujmy jeszcze z nim pogadać o elementach otoczenia. Ten totem jest jak miłość nasza, murem przedzielona. Zali uda się kiedyś połączyć obie połówki totemu w jedność? Ach, murze przeklęty, przeklęci bądźcie wszyscy ciapciulepci, z wyjątkiem mojej Julity, oczywiście. Niechże skończy się małdręka. A jeszcze tutaj. A nie, już wszystko wyklikaliśmy. No dobra, lecimy dalej. Dobra, musimy się wrócić do miejsca początkowego. O. No i dobra. Teraz pójdziemy sobie w tą stronę. Dobra, właśnie. Kolejna rzecz. O. Po wielu przygodach dzielny Reksio dotarł do generatora pola siłowego. Generator był pilnie strzeżony przez kury. Reksio postanowił nie wychodzić ze swojego ukrycia i dobrze się wszystkiemu przyjrzeć. Co tu jeszcze możemy kliknąć? Generator był pilnie... Konstrukcję generatora oparto o technologię wielkiej śruby. Gdyby tylko udało się ją odkręcić, pomyślał Reksio. Generator wycelowany był w widoczne na niebie jajo. No i dobra, wszystko wyklikaliśmy. Generator był pilnie strzeżony. Reksio postanowił, że wróci do generatora, kiedy tylko będzie miał gotowy plan jego zniszczenia. Dobra, patrzcie, jeszcze tutaj coś jest, o. I z tego co pamiętam, to jest wszystko na tym. Teraz sobie wracamy. Wylepają. Dobra, ura. Dobra. No i jeszcze tutaj musimy pójść. Dobra, ja widzę już na dole, tam prześwituje. Ale zaraz się tam dostaniemy. Może miał tylko pająka, o. No, tu wejdziemy za chwilkę. No i zbieramy. No i dobra, wbijamy do tej ostatniej lokacji. Witamy przybyszów w naszej pieczarze. Czym możemy ci pomóc? Od lat gotujemy w kociołku miksturę na odzyskanie pamięci. Brakuje nam już tylko 6 ziół. Proszę, pomóż nam je zdobyć. Wszystkie mamy. Zioła, które trzeba zebrać i wrzucić kolejno do kociołka to... Bumbedal. Rambedal. Bumbumea, Gupidamis, Głupidula i Rambodula. Pamiętaj, trzeba je wrzucić dokładnie w tej kolejności. Szybko wyklikajmy sobie, co tutaj możemy. O, możemy ten generator. Generator pola siłowego chcesz wyłączyć, tak? Może moglibyśmy wam pomóc? Kluczem do rozwiązania problemu jest klucz. Powiemy ci więcej, ale najpierw ty musisz pomóc nam. Straciliśmy pamięć. Nawet nie pamiętamy, jak to się stało. No i dobra, zobaczymy, czy pamiętam tą kolejność konkretną. To tak działa, jeżeli damy nie po kolei któryś z tych ziół, to będziemy musieli je zebrać dokładnie w tym samym miejscu, gdzie to znaleźliśmy, więc byłoby to trochę roboty, gdybyśmy się mylili. Ale dobra, chyba to tak szło. Udało się! Udało się! Teraz te balanki. Udało się! Teraz to. Udało się! Teraz ośmiorniczka. Udało się! I to. Ten aromat. Czujemy, że powraca nam pamięć. Tak! Wszystko pamiętamy. Jesteśmy głowami rodu Motykiuszów. Ojcami małego Romanka. Szliśmy odnieść drogim Ciapciulepcim ten oto kociołek. Kiedy wilkoni spuścili nam na głowy ciężki głaz. Odgrodzili się murem przez ten kociołek? Co myśmy narobili? Proszę, weź ten kociołek i zanieś go Ciapciulepcim. Co myśmy narobili? Wracamy. Drogę do domu już znamy. Dobra, tutaj. Dobra, o kurde. Dobra, jeszcze, kurde. Pająku, no. Dobra, udało się. Hop. No i jesteśmy. Ach, dobra, ta właśnie rodowa, ten mur, który nas rozdziela. Puszczuk, bardzo ważny przedmiot! Skąd masz ten kociołek? Stracił pamięć? To wiele wyjaśnia. No dobrze, ogłaszam koniec waśni rodowej. Motykiusze to przecież nasi bracia. Trzeba zburzyć ten mur. Romanie, mój kochany, czyżbyśmy mieli być wreszcie razem? Tylko kto się tego podejmie? Kliknijmy jeszcze, co możemy. Trzeba zburzyć ten mur! Dziękuję ci, Reksiu! No i dobra. Klikamy naszego Krecika. I wtedy odezwał się dzielny komandor Kretes. Ja to zrobię! Zniszczę ten mur w imię zgody i miłości. Komandor zstąpił pod ziemię. Muszę uważać, żeby nie zrzucić sobie na głowę tych oto kamlotów. Ogólnie ja pamiętam, że jako dzieciak się strasznie z tym męczyłem, bo to wbrew pozorom nie jest takie proste. Ale ja już na to obczaiłem sobie taktykę. Zaraz wam pokażę. O, wyczyściłem sobie wszystkie pola puste. A i teraz lecimy po kolei. Słuchajcie, patrzcie, o. Czekamy tylko, aż wszystkie zlecą. Co, które mogą. O, teraz kolejny. Dobra, teraz tu. Dobra, kolejny. Dobra. O. Dobra. Zaraz z głowy będzie mur. Dobra. Ostatnie 3 sztuki. Dobra. Zrobiłem! Mur runął! 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 Wiwat komandor Kretes! Nasze totemy znów mogą być jednością! Nasze narody mogą się zjednoczyć! Ojcze, to wy byliście tym starym piernikiem, co mieszkał w pieczarze? A byliśmy... Julito, aleś ty piękna! jak we śnie. Romanie, mój przystojny ty. Reksiu, komandorze, jakże możemy się wam odwdzięczyć? Pamiętaj, Reksiu, kluczem jest klucz. Gra nam sugeruje coś konkretnego, patrzcie, ale to zaraz. Keine Grenzen! Keine Grenzen! Co? Dobra, nieważne. Nareszcie razem! Jeszcze tego? Dziękuję wam bardzo, przyjaciele! No i dobra, zostało tylko to. Bardzo chętnie pomożemy wam zniszczyć generator i w ogóle przebędzimy stąd kuratora! Tylko jak? Potem posłuży nam za klucz do odkręcenia wielkiej śruby w generatorze. Do pracy! Precz z okupantem! Bierzmy się do roboty! Bindory ogarnął wielki entuzjazm. Wyciągnęły z ziemi swój totem i udały się w stronę generatora. Koniec generatora pola siłowego na księżycu Indoor, a wraz z nim koniec rządów kuratora. Wkrótce Reksio, Kretes, a także niezastąpiony w pilnowaniu pojazdów kosmicznych Kretti ruszyli w drogę powrotną, żegnani przez rozradowane Bindory. Dzięki za popilnowanie pojazdu, Kreci. Pole siłowe wyłączone. To co teraz? Wsiadamy w odkurzacz, tak? Odkurzamy jajoskór i wracamy do domu. Reksiu. Też myślę, że to nie wystarczy. Trzeba wymyślić, jak zniszczyć to jajo. Zagraża całemu wszechświatu. Kto wie, jaka kryje się w nim niespodzianka. Niespodzianka? Tym razem lądowanie w składziku La Resistance przebiegło bez problemów. Reksio i komandor Kretes natychmiast udali się zdać relacje z przebiegu misji na Indoorze. I odkręcili tę śrubę i bum! Cały generator się rozpadł! Doskonale, doskonale. Wiedziałam, że się wam powiedzie. Ruszamy na jajo. Jak tylko kapitan Maldurw poradzi sobie z pewnym nieprzewidzianym problemem. Kreton jeden. Moli, my z Reksiem myślimy, że samo odkurzenie jaja nie wystarczy. Reksio ma rację, trzeba je zniszczyć. Tylko to powstrzyma kuratora. Macie rację. Zastanawiałam się nad tym już wcześniej i nawet wiem, jak można to zrobić. Ale to niezwykle niebezpieczne. Trzeba dostać się do wnętrza jaja i przeprogramować osobisty komputer kuratora. No nie wierzę! Jedyną metodą, żeby dostać się na jajo, jest ukrycie się w jednym ze statków transportowych, które kursują między naszym portem kosmicznym a jajem. No nie wierzę! Port kosmiczny jest pilnie strzeżony. Aby się tam dostać, potrzebne jest dobre przebranie i przede wszystkim kod dostępu. No nie wierzę! Nasz przyjaciel z planety Kurakis, ferment kot, może mieć kot. W takim razie polecimy na Kurakis po kot. Dobrze, ja tymczasem uszyję przybrania dla was. Nim wyruszycie w podróż, porozmawiajcie jeszcze proszę z tym kretonem w piwnicy. O, jesteście! Mamy mały problem. Odkurzacz jest gotowy, ale nie mam pojęcia, jak wynęcić z nim z groty. To macie problem. No mamy. Lecimy teraz na Kurakis. Rozejrzymy się za czymś. Świetnie. I uważajcie tam na te wielkie czerwie. Kretes podsumował, to macie problem. Ale dobra, nic tutaj już nie możemy kliknąć, idziemy. Ruszamy dalej. Kretiemu bardzo podobało się na Indoorze. Podobno własnymi zębami rozszarpał generator, omal nie tracąc przy tym życia. Jak dla mnie to on cały czas siedzi w lokacji początkowej. Ale dobra, klikamy. Tak więc lecicie na Kurakis po kod, tak? Wasz pojazd jest gotowy do startu. Dalej, weźcie ze sobą Kretiego. Po co ma stać i się kurzyć? To znaczy marnować swój potencjał. Na Kurakisie jest pełno wielkich czerwi, może trzeba będzie stawić im opór. I pomyślcie koniecznie, jak wydobyć odkurzacz z groty. Aż kreton z tego Maldurfa. Reksio, komandor Kretes i jak zwykle milczący uparcie Kreti wyruszyli w kolejną misję. Własnymi zębami, co, Kreti? No nie wierzę. Wajchadłowiec zgrabnie wylądował niedaleko wioski Fermentów. Właśnie tam nasi bohaterowie spodziewali się spotkać kota Otta. O, wioska Fermentów. To my idziemy. Kreti, rozumiem, pilnujesz statku. Gdyby pojawiły się wielkie czerwie, to rozszarp je własnymi zębami. No i dobra, ruszamy. Reksio i Kretes ruszyli w stronę wioski Fermentów. Taka znowu minigierka prosta. Dobra, robimy w ten sposób. Uważamy na te czerwie. O, musimy wcisnąć ten guziczek. Czekamy. O, idź, idź, idź. Dobrze. Dobra. Ogólnie to, jak nas któryś z tych czerwi dotknie, to niestety musimy całą tą minigierkę powtarzać. Więc jest to trochę złośliwe, no ale damy radę. Olo, tak się uciekaj, dobrze, dobrze. Dobra, lecimy od razu sobie do tego mostu. Dobra. Dobra, musimy uważać, żeby tym Reksiem się nie zagapić. A Reksio w ogóle może sobie odejść, o. Spoko. Czekamy, aż ten czerw sobie przejdzie. Idź stąd. Idź to. A, czekajcie. Ale by było jeszcze tam, patrzcie, kluczek jest, ja o tym zapomniałem kompletnie. Pójdźmy sobie po ten kluczek jeszcze Kretesem. Czerw leci, leci, kurde, dobra. Tylko tu nie przyjdź, halo. Ojej. Ja już myślałem, że będziemy powtarzać. Ale dobrze, dobrze. Halo. Dobra. Dobra, o, akurat się z nim miniemy, słuchajcie. O, lecimy sobie do tego guzika. Tylko tutaj się schowamy, żeby nie było. To słuchajcie, podejdziemy Reksiem znowu do tego mostu, żeby jak najkrócej stać Kretesem na tym guziku. Już prawie jesteśmy. Dobra. O! Udało się. Kurde, ale akurat ten czerw leci. Idź stąd. Cio. Dobra, dobra. O, dobra, udało się. Dobra, Reksio leci teraz. Dobra, Reksio jest bezpieczny, jeszcze Kretesem musimy tutaj czmychnąć. O! Dobra. Dobra, czerw poszedł. Do Reksiem lecimy do... Nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, słuchajcie. Reksio tutaj niech się schowa, a my Kretesem zaraz pójdziemy. O. Dobra, lecimy. A Kretes ma kluczek, więc się nim musimy przedostać do tej bramki. Dobra, dobra, idź stąd czerwiu. Dobra, lecimy. Dobra, udało się. Jeszcze Reksio tylko musi się przedostać. Dobra. No i stąd. Dobra. No i udało się nam. Jesteśmy na miejscu. Reksio i Kretes wkroczyli do wioski fermentów. Niestety, wioska wyglądała na opuszczoną. Wioska wygląda na opuszczoną. Jeśli to kogokolwiek interesuje, zostałem uprowadzony do twierdzy barona żabby Harko Kokonena. No i dobra, co tutaj jeszcze możemy kliknąć? Nic nie możemy, lecimy. Chyba musimy iść tędy. Nie pozostawało nic innego, jak udać się do twierdzy barona żabby Harko Kokonena. No na to wygląda. Ale słuchajcie, co w twierdzy żabby, czy odnajdziemy uprowadzanego kotta i czy pokonamy kuratora? To już wszystko w następnym odcinku. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę oraz komentarz, a ja sprawdzę, czy mam dokręcone wszystkie śruby. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!